Siema, z tej strony Crazy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Glitch Attraction i chyba to już jest ostatni odcinek, niestety. Co tutaj mamy? Mamy tutaj coś takiego jak Extras i to chciałbym sprawdzić. Jeszcze w ogóle background został taki, to już mówiłem, pokazałem wam w poprzednim odcinku, ale niech będzie taki, bo jest teraz taki bardziej, wiecie, klasyczny, tak? No a jakbym dał to, no to będzie to, no to widzicie. Wiadomo, random też można, ale to jest nieważne. Extras, to mnie ciekawi, ponieważ chciałem zobaczyć, co tutaj jeszcze gra przed nami ukrywa. O ile coś przed nami jeszcze ukrywa. Tutaj mamy jakiś ludzi. Tutaj komentarze jakby deweloperów, no nie? Twórców gry. Tutaj jeden stwierdził, że to jest po prostu najlepsze doświadczenie jego życia. Ten powiedział, że to jest coś więcej niż doświadczenie tylko. Ogólnie tutaj też coś gadają, że cieszą się, że skończyli grę taką, że to był ambitny projekt i w ogóle ogromny projekt. I cieszą się, że to wyszło i w ogóle. Są też podziękowania dla osób, które nagrywają filmy z tej gry. Nie wiem, dlaczego tutaj muzyki nie ma żadnej. Dziwne. No nawet nie może opisać tego po prostu, tego co się dzieje, tak. No ten ziomek tak właściwie praktycznie powiedział to samo co tamten. Tak praktycznie. I że w sumie to mógłby zrobić coś podobnego jeszcze kiedyś. Coś tam o swoich fanach. Super, że są, tak można powiedzieć. No i że to miała być gra taka, o, a wyszło coś więcej i w ogóle fajnie. Baloniarz. I tutaj mamy po prostu można światło. Ej, fajne. Ej, fajowe to jest. I mogę tak sobie. Ja pierdziele. Posrany, ej, ale wygląda jak ten z Help Wanted. Totalnie. Jaki wykrzywiony. Posrany. Boniacz. Fajny nawet. Fajny nawet. O, Freddysy. No to z nimi też można było się spotkać. Niestety Chica, obsrana Chica i obsrany Mangle, który chciał mi przeszkodzić w zdobywaniu tego, co chciałem zdobyć, czyli wygraną. Freddy, jakie oczy głupie. Freddy, ej, też spoko w sumie. Springtrap. Springtrap. Fajny ziomek. Fajny ziomek, ziomeczek, nawet ten cień. Yo, fajne. Dreadbear. Skurczybyki. No, ty też byłeś śmieciem. Aha. No nie, on nawet nóg nie ma, halo. No to fajny model. Balora, o. Jaka tańca. Co to za skurde małe stopy? Nieważne. O, wy byliście spoko, nie zaatakowaliście mnie nawet. Ty nie byłeś spoko, chuju. Ennard, ty też byłeś taki sobie, o Boże, ale ten, nie dziwię się, że ta gra czasem chodziła tak jak chodziła, biorąc pod uwagę to, że ten model jest taki dokładny, że to jest tragedia. No, zajebiście, ale no, baby, baby, baby. Zeskrapowana szmata, już przypomniało mi się. Ten gagatek, obrzydliwiec. Afton, też byłeś śmieciarzem lekko. Dobrze, tutaj nie ma jumpscare'ów jeszcze dodatku, no nie? O! Ej, dobra. Zróbmy klimacik. Zróbmy klimacik taki, żeby było jeszcze gorzej. Ale posrane. Ej, dobra, włączmy to światło chociaż. Wow! Ej, dobra. Będę zajebiście. Ty byś gnojem. Vani. Vani, chciałem z baseballem. Vani, masz ogon? Czy ona ma ogon, czy ona nie ma ogona? To jest ważna kwestia, ma ogon. Dobra, to fajnie. Ale ona jest trochę, drobinę straszna. Koleżko. Oj, koleżko. Z tą też się widziałem, ale za długo z tobą nie pogadałem. Szkoda, no i taka galeria. Ale what? Co to jest w ogóle? Posrany. Srany ziomek. Wani tak samo. Ale fajne. Fajne, fajne, no. Fajne, a jakby tak. O. Ty nie wyglądasz tak przyjemnie. Nie. I tak właściwie na tym momencie mógłby się skończyć ten film i cała ta seria. Aczkolwiek chciałem wam pokazać jeszcze jedną ciekawą rzecz. Możemy wybrać poziom, jaki chcemy, prawda? Jasne, że prawda. O, tak, jak ja tęskniłem za tym momentem, bardzo tęskniłem za tym momentem. O, ej, dobra. Tak szybko to znalazłem. Aha, jeszcze najpierw kartę muszę. Cholera jasna, ja pierdziu.
No, rzuć to, kurcze pieczone. Oj, cholera. Czy on... No i tyle. Miło było, kur... Gdzie jest, kurcze pieczone, łom? Szukam tego łomu już trochę czasu. Ale go znaleźć nie mogę. Czy to jest... Jest łom. Jest łom, po tylu latach. Fajnie, bo jakbym teraz nie zginął. Bo zdobyłem łom. Nie chciałbym zginąć na przykład. Teraz gdzie jest stanowisko, którego potrzebujemy? Być może tutaj. No, być może nie. Czy to tutaj? Czy to tutaj? Aha, chyba tutaj też nie. Tutaj mam klucz. To fenomenalnie, ale... Kurwa, i tak nie mogę teraz wziąć. O! Dobra. Ja pierdzielę. Znalazłem. Kurwa, nie teraz. Nie teraz. W tym momencie. W tym momencie akurat musi tutaj iść. Może już polazł sobie stąd? Byłoby mega miło. Okej. Tutaj był chyba safe. W tym momencie. Miejmy nadzieję. Okej. Nie fajnie, kurwa, nie fajnie. Spierdalaj. Ja pierdolę. O kurwa, żyje. Czemu on jest tak blisko? O kurwa, już wiem, czemu jest tak blisko. Już wiem. Teraz już wiem, dlaczego jest tak blisko. Dobra, gdzie jest klucz? To jest klucz. Jest. Jest. Kurwa, nie jest, nie ma. Ja pierdolę. Nie wiem, czy nie mam za mocnych kolorów ustawionych w tej kamerce. Nie wiem, ale nie wiem też, czy ten klucz jest tam, gdzie był. Czego położenie zostało zmienione. No i tak. Po prostu wspaniale. To nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że ten klucz może być dosłownie wszędzie. Może leżeć sobie naprawdę wszędzie. Może być dosłownie w każdym możliwym miejscu. A gdzie będzie? Może się kiedyś dowiemy. Może. Jest. Jest klucz. Jest klucz. Był bardzo blisko. Nie powiem, że nie. Tak, witam. Jesteśmy w momencie, w którym chciałem być. I mamy kasetę, którą trzeba tutaj wsadzić i obejrzeć. W końcu da się. Mam nadzieję, że tutaj nie wejdzie. Okej, potrzebujemy po prostu ciała, tak? O, hej, hej Vani, mamy ciało, potrzebujemy, to jest łokieć, czy to jest łokieć, to jest ramię, to jest łokieć, co? Musimy wstrzyknąć 313A, fajnie, musimy przesunąć ciało, żeby plecy widzieć, mieć dobry wgląd na plecy. Musimy otworzyć plecy. To ciekawe. I trochę auć chyba, tak mi się wydaje. A siekierą, no to możliwe, że... No to możliwe, że bardzo auć. Musimy znaleźć i wyodrębnić komponent RP. Teraz musimy wyodrębnić remnant z komponentu RP. Czymkolwiek jest komponent RP. Ale... No i trzeba zrobić test remnantu. Tyle. To jest tajemnica tej gry. Właśnie dlatego powstał ten film. Siema kurwo, masz kasetę z kurwicami. Tyle. Tyle tak właściwie, nie ma tutaj nic więcej. Z tego co mi się wydaje, tutaj już więcej nic nie ma. Sprawdziliśmy całą grę łącznie z ekstrasami, więc tak naprawdę wszystko już mamy z głowy, można by tak rzec. Ten film raczej nie będzie długi. Raczej nie będzie długi, raczej będzie krótki. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że... Co? Naraz tym, dajcie mi to z powrotem. O, tak mi się podoba, tak może być. Także tyle, dzięki bardzo serdecznie za tę serię. Była zajebista i mam zajebiste wspomnienia z tą serią, naprawdę. Ta seria jest dla mnie
tak, taka i jeszcze tak ważna, że tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek i cała seria i że będziecie czekać na następne fajne serie i następne fajne odcinki, że będziecie oglądać to wszystko, bo dla was to właśnie jest coś fajnego być może, że sobie nagrywam takie filmy. Fajnie by było, miło by było bardzo. W każdym razie to była piękna, wspaniała seria, za którą wszyscy będziemy tęsknić. Umówmy się, wszyscy będziemy tęsknić za tą serią. Ale może kiedyś powróci. Jako The Glitch Attraction 2 albo pod jakąś inną nazwą. Nie wiadomo, nie wiadomo. Teraz tego nie wiemy, ale kiedy się dowiemy, to już jest tyle. Na razie, siema, do następnego. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i miłego suba. Miał być miły komentarz, nieważne. To już jest tyle. Na razie, siema i do następnego. Adios.